Za nami okres zimowych przygotowań do rundy wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Jesteśmy na stadionie miejskim w Katowicach przy ulicy Bukowej, a to oznacza nic innego jak mecz GKS-u Katowice, który zmierzy się dzisiaj z Motorem Lublin. GKS Katowice z dorobkiem 24 punktów zajmuje obecnie 12 miejsce w ligowej tabeli, natomiast Motor Lublin do rundy tej wiosennej przystępuje jako zespół pretendujący absolutnie do walki o bezpośredni awans. Nie ma co do tego dwóch zdań. Drodzy Państwo, i właśnie prosto, bezpośrednio ze stadionu w Katowicach witam Państwa. Artur Skowronek i Tomasz Krochmal. Większe zmiany w Motorze, ale to dlatego, że też są dwie wymuszone, bo dzisiaj wykartkowani są Skalet chociażby czy Król Michał. No to rozpoczynamy. GKS Katowica, więc gospodarz dzisiejszego spotkania w bramce Dawid Kulman, dalej z numerem drugim Martin Kusk, to jest ta nowa twarz w GKS-ie Katowice, Estończyk, dalej 4 Arkadiusz Jędrych, kapitan, następnie 5 Oskar Repka, 6 Antoni Kozubal, 7 Sebastian Bergier, 11 Adrian Błąd, 14 Aleksander Komor, 16 Grzegorz Rogala, 23 Marcin Wasielewski i 31 Japończyk Shun Shibata. To 11 dowodzona przez trenera Rafała Guraka. No i jeszcze ławka rezerwowych na Państwa ekranach. No Gieksa będzie z pewnością funkcjonować w ataku w układzie 1-3-4-3. Tak jak wspomniałeś, Tomek, nowy nabytek Kołuskę Stończyk wskakuje jako półprawy stoper w miejsce Jaroszka. Pozostali piłkarze to ta sama ekipa, która zwyciężyła na koniec tamtej rundy 4-1 w Głogowie. Piłkarze już wychodzą na prezentację, a ja w tym czasie przedstawię Państwu skład dzisiejszych gości, a więc Motor Lublin w następującym zestawieniu. Numer 53 w bramce Łukasz Budziłek, doskonale tutaj znany przy Bukowej. Z numerem 7 Mariusz Rybicki, z numerem 11 Dariusz Kamiński, dalej 17 Filip Wójcik, 21 Sebastian Rudol, 47 Krystian Palacz, 55 Marcel Gąsior, 68 Bartosz Wolski, 74 Kamil Kruk, 77 Piotr Ceglarz, kapitan również tutaj znany w Gieksie, i 99 Kacper Śpiewak. Oczywiście będziemy mieli to wszystko za moment potwierdzone przez grafikę. No i tak jak mówiłeś, wymuszone pewne zmiany w wyjściowej jedenastce, ale ja mówiłem o tych zmianach jakby personalnych, też bardzo mało ruchów. No i to bardzo pewnie cieszy przede wszystkim szkoleniowca Gonzalo Heju, bo jak wiemy, no ta stabilizacja jest niezwykle ważna. Absolutnie tak. No o tych ruchach transferowych na pewno będziemy mówili, tym bardziej, gdzie mamy nadzieję, że nowe nabytki, myślę tu o perspektywie Motoru, wejdą podczas spotkania i będziemy mogli ich bliżej poznać. Natomiast sam układ Motoru również niezmienny. Będą pracować w ataku z pewnością w układzie 1-4-3-3. Panowie Łukasz Szczech z Warszawy jako sędzia główny, pomagają mu Maciej Majewski, Dominik Wroma, sędzią technicznym jest Sebastian Tarnowski, a na warze pracuje pan Damian Sylwestrzak oraz Kornel Paszkiewicz, obserwatorem jest Konrad Sapela, a delegatem na dzisiejszego spotkania pan Marek Janusz. No i tutaj w takim anturażu właśnie potwierdzenie tego, co już wcześniej mówiliśmy, a więc skład przyjezdnych Motor Lublin. No i kilka tych nowych twarzy, które tutaj się rzuca na pewno na pierwszy rzut. A więc Kamil Kruk, który dzisiaj debiutuje również po raz pierwszy w jedenastce w tym sezonie, Dariusz Kamiński. To na pewno tutaj może zaskakiwać. Natomiast zanim rozpoczniemy to dzisiejsze spotkanie, no to minuta ciszy tutaj na stadionie przy Bukowej ku pamięci zmarłym kibicom GKS-u Katowice. Trójka kibiców Gieksy po prostu odeszła. No i w związku z tym tak właśnie chciano upamiętnić tutaj no, tych wszystkich sympatyków Górniczego Klubu Sportowego w Katowicach. No i właśnie przed tym pierwszym spotkaniem rundy wiosennej na własnym stadionie. Minuta ciszy. Z pewnością ta jedna i druga struktura gry i ta właśnie stabilizacja, o której wspominaliśmy na początku, personalna, powoduje, że będziemy widzieli tutaj sporo takich automatów i w ataku, ale też w pressingu, który lubi, myślę, o wysokim bronieniu.
Myślę tutaj o wcięciach takich prostopadłych za plecy wahadłowych, za plecy tych skrajnych środkowych obrońców Gieksy, bo takie są właśnie koncepty motoru w tym systemie 4-3-3. No i teraz Berger bez błędu, Rudol, ale jest w kontakcie z tutaj błąd. No i jak błąd, niestety chyba najgorzej, jak tylko mógł to zrobić. Zgadzam się w 100%, Tomek. Strzał zawsze jest dobry, ale nie w tej sytuacji. Tutaj była chyba nawet sytuacja 3-1. W tym sezonie 3 asysty, jeżeli chodzi o Rybickiego, więc potrafi bardzo dobrze dogrywać do swoich partnerów. On właśnie teraz wrzucał. Jesteśmy już przed polem karnym. Jest futbolówka na prawej nodze, ale niecelny strzał w tej sytuacji ze strony Wójcika. No i to właśnie Łukasz Budziłek teraz ustawia swój liczny mur. No i zobaczmy. Jest Rogala, jest Berger, o którym już wspomniałeś. I który z nich? Lewa czy prawa noga? Berger, ładne uderzenie i zbija futbolówkę Budziłek. Albo poprzeczka. Poprzeczka, bo mamy. Sędzia pokazuje taki metra, że to jednak bez kontaktu. Bartosz Wolski, odchodząca piłka i Kudła teraz interweniuje. Ratuje GKS przed pierwszą bramką. W kolejnej akcji bardzo, bardzo groźni dla GKS-u. Zobaczmy kolejne dośrodkowanie. Przechodzi piłka, jest Rybicki. Teraz z linii bramkowej wybijana piłka przez GKS. Kolejna nieudana próba, jak teraz. Oj, ryzykowne zagranie, przyjmuje GKS, jest Shun Shibata, jest Wasilewski, oczekiwał piłki od Japończyka, ten jednak nie podał, wrzuca piłkę w pole karne, Berger nie dochodzi. No i strzelał jeszcze zamykający to wszystko błąd, ale był na spalonym. No i zobaczmy, Shun Shibata po raz kolejny przy piłce, jest znowu zagranie, jest tym razem Antoni Kozubal. Ładnie tutaj zmylił swojego przeciwnika, jest Rybka, jest znowu Japończyk, jak teraz dośrodkuje, jest zagranie na bliski słupek, no i tam widzieliśmy rękę, tak jest, Gosior, a więc rzut karny dla GKS-u Katowice. Dośrodkowanie wydawało się, że nie jest tak konkretne, że gdzieś tam te centrum bramki było celem chyba tego dośrodkowania, natomiast no ślizg, bo z półprzestrzeni dośrodkowanie. I zagranie ręki, duża szansa na gola. Zobaczmy raz jeszcze i nawet gdyby nie ta ręka, to i tak była bardzo groźna sytuacja. Znowu świetne zagranie Japończyka. No przypadkowa interwencja Gosiora, czy jednak błąd? Sprawy w ręce wziął kapitan GKS-u, a więc oczywiście bardzo doświadczony Arkadiusz Jędrych. No i teraz pytanie. Jędrych, czy jednak Łukasz Budziłek? 11 dla GKS-u Katowice, 42 minuta meczu, na razie bezbramkowy remis, ale zobaczymy jak będzie po tej 11. Jędrych czy Budziłek? 1-0 GKS Katowice. Pewne wykonanie 11 przez kapitana Gieksy, co daje dużo na pewno takiego pozytywnego myślenia na kolejne minuty w tym meczu. Widzimy kamienna twarz trenera GKS-u Katowice Rafała Guraka. Ale bardzo, bardzo pewnie wykonany ten 11 metr, również kamienna twarz, spokój na twarzy kapitana Gieksy, tak jak powiedziałeś, no perfekcyjnie wykonana 11. No 1-0 prowadzą gospodarze. Trzeba powiedzieć, Tomek, że te 11 to też taki klucz do tego, że tych goli nie było więcej i punktów po prostu w postaci pełnej puli, bo chyba z 4 nie były wykonane już w tym sezonie. Próbował faktycznie troszeczkę przekombinować się technicznie Sebastian Berger. No i zobaczmy, bo jesteśmy właśnie po drugiej stronie, choć walczył delikatnie z grawitacją bardziej Kamiński. Utrzymał jednak pion, no i piłka cały czas dla motoru. Jest Wolski, ładnie wjeżdża w pole karne, jest ostre dośrodkowanie, zamieszanie i piłka ostatecznie w rękawicach Dawida Kudły. Znamy go z Zagłębia Lubin, gdzie grał przez jeden sezon, strzelił 3 bramki, ale w swoim CV ma naprawdę wiele ciekawych klubów. No i teraz oj, niestety zderzenie, ale na całe szczęście nic poważnego się nie stało. Kudła opanował sytuację. 5 minut pozostało do końca tego spotkania, plus oczywiście to, co doliczy nam sędzia Łukasz Szczech. Marzec przy piłce. Jest Komor. Jędrych, ładna próba, ale niedokładne zagranie, ale Budziłek jeszcze gdzieś wypluwa piłkę.
czujny był Wasilewski do samego końca. Mówiliśmy o tym padającym deszczu, niewygodna murawa, mokro, a więc takie sytuacje też mogą się pojawiać. Ależ teraz ferwor walki tutaj ze strony Alemana. Czy wykorzysta to Berger? Pusta bramka, skierowana piłka, ale trafia obok lewego słupka. Ale bardzo dobrze presował tą sytuację. Teraz kolejna próba, ale nieudana, aby Kamiński tutaj miał przynajmniej możliwość, aby zacentrować się piłkę. Czy jest utrzymana piłka? Jest Berger. Ile on dzisiaj sił włożył w to spotkanie? Zobaczmy, skąd wyprowadza akcję dla mnie swojego zespołu. Berger! Potężny strzał z daleka, ależ bramka! 2-0 GKS Katowice. Nie no, szacun dla Sebastiana naprawdę, że w ogóle podjął decyzję. Mówię, co ty robisz? To prawie 30 metrów. Myślę, że kilku albo kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset kibiców łapało się za głowę w momencie uderzenia. No ale to było naprawdę kapitalne uderzenie ze strony Bergiera. No majstersztyk, świetna bramka. Naprawdę dobre uderzenie, ale nie wiem, czy Budziłek nie popełnił jakiegoś błędu. Zaraz zobaczymy w powtórce. Natomiast no, z mojej perspektywy musiał zagrać na obieg do rogali. Przeżyjmy to raz jeszcze. Berger na prawą nogę. 25, może 30 metrów. Uderzenie, co prawda, w środek, no ale faktycznie. Nie no, moim zdaniem Tomek to musi bronić, Łukasz. To jest światło bramki. Oczywiście idzie ta piłka do boku, nie mamy o czym mówić, bo no petarda, bardzo dobry strzał. Dobry. Będą miały, ta ekipa będzie miała 4 punkty do strefy barażowej. To pokazuje, jak bardzo wyrównana jest ta nasza liga. I koniec dzisiejszego spotkania przy ulicy Bukowej. GKS Katowice 2, Motor Lublin 0. Jędrek i Berger strzelcami bramki, tak jak powiedziałeś, bardzo ważne zwycięstwo odnoszą katowiczanie. Motor Lublin, pomimo tych ambicji, aspiracji, no dzisiaj notujemy fast start, patrząc z perspektywy tych aspiracji oczywiście Motoru Lublin, aczkolwiek przypomnijmy, że to jest dopiero pierwsza kolejka po wznowieniu, po tej zimowej przerwie i tak z utęsknieniem na to czekaliśmy.